Dzień dobry Państwu, nazywam się Lidia Chmaj, jestem z działu rozwoju produktów i rejestracji Calivita i na dzisiejszym szkoleniu omówimy sobie rolę wody w organizmie, ale też powiemy o zaletach wody zjonizowanej alkalicznej. I zacznijmy od początku, czyli woda jest podstawowym składnikiem wszystkich komórek i tkanek oraz płynów ustrojowych. Jest składnikiem ustrojowym stanowiącym ponad połowę masy ciała. I u kobiet na wodę przypada przeciętnie 52% masy ciała, mężczyzn 63% masy ciała. U człowieka dorosłego ta ogólna zawartość wody ustrojowej bardziej zależy od składu ciała, to jest od zawartości mięśni i tkanki tłuszczowej niż od takiej ogólnej masy ciała. A dlaczego? Ponieważ mięśnie zabierają dużo tej wody, to jest 74-80%, a tkanka tłuszczowa 10-20%. Tutaj przedstawię jeszcze inną zawartość wody, chociażby w tkance kostnej, to jest 25%, płuca mają 80%, wątroba 68%, żółć 86%, krew 92%, sok żołądkowy, jelitowy 97% wody, ślina, płyn mózgowo-rdzeniowy i pot 99-99,5%. Czy wiecie Państwo, że w ciągu doby 3-6% wody ustrojowej ulega wymianie? I w ciągu 10 dni chociażby dochodzi do wymiany około 50% całkowitej ilości wody w ustroju. I całkowita wymiana wody w organizmie trwa około 20 dni. A jakie mamy funkcje wody? Woda jest nam niezbędna w procesie trawienia pożywienia i wchłaniania składników odżywczych. Transportuje składniki odżywcze do komórek. Rozpuszcza i usuwa z organizmu zbędne produkty przemiany materii. Woda ma wpływ także na gospodarkę zarówno wodno-elektrolitową, ale też kwasowo-zasadową. Nawilża wdychane powietrze, odgrywa także ważną rolę w regulacji temperatury ciała. Amortyzuje stawy, ale też tworzy elastyczny płaszcz ochronny dookoła ważnych narządów. Jakie mamy zapotrzebowanie na wodę? Oczywiście zapotrzebowanie na wodę zależy od wielu czynników, chociażby wieku, płci, stanu fizjologicznego organizmu, poziomu aktywności fizycznej, ale też choroby, czy też czynników środowiskowych, jak temperatura otoczenia, wilgotność powietrza, czy też skład diety. I kiedy mamy zwiększone zapotrzebowanie na wodę? Oczywiście, gdy jesteśmy bardziej aktywni fizycznie, wtedy mamy wzrost utraty wody przez płuca, potem, kiedy temperatura powietrza jest wysoka, a wilgotność obniżona, tu mamy też utratę wody potem, przebywamy na dużych wysokościach. Tu też jest wzrost utraty wody przez płuca. Spożywamy więcej kalorii w diecie. Wtedy też większe ilości składników muszą być zmetabolizowane. Spożywamy większe ilości produktów bogatych w błonnik, takich jak chociażby produkty pełnoziarniste. Mamy tutaj straty wtedy wody skałem większe. Dieta nasza jest, ma dużą zawartość białka, wówczas mamy zwiększenie diurezy. Czy też dieta ma dużą zawartość sodu, też te straty wtedy mamy z wody z moczem większe. Oczywiście, gdy mamy gorączkę, infekcję, czy też nadmiernie się pocimy, również mamy zwiększone zapotrzebowanie na wodę. A co mówią o tym zapotrzebowaniu normy polskie? Normy na wodę na poziomie takiego wystarczającego spożycia. I tu chciałabym tylko przedstawić taką informację, że te informacje dotyczące tej wody to dotyczy zarówno wody z napojów, ale też i produktów spożywczych. I chociażby niemowlęta, zapotrzebowanie na wodę to mamy do 1000 ml, czyli to jest 1 litr. Dzieci widzimy, że im starsze, tym większe zapotrzebowanie na wodę mają chłopcy, większe zapotrzebowanie niż dziewczęta. Mężczyźni, grupa wiekowa 19-75 lat, tutaj mamy 2,5 litra wody na dobę, czyli to jest 2500 ml na dobę. Kobiety mają mniejsze zapotrzebowanie, to jest do 2 litrów na dobę, czyli 2000 ml na dobę. Kobiety w ciąży poniżej 19 lat, ale też powyżej, to jest 2300 ml na dobę. I kobiety oczywiście karmiące piersią, jest zwiększone zapotrzebowanie, to jest 2700 ml na dobę. Spożycie wody w Polsce jest niskie i tutaj znalazłam takie badania, że jedynie co piąta osoba wie, jaka jest zalecana ilość spożycia wody dziennie,
I 80 Polaków spożywa za mało wody w ciągu dnia. Przeciętny Polak spożywa około litra wody dziennie. A kto jest szczególnie narażony na odwodnienie? Na odwodnienie narażone są dzieci, szczególnie i osoby starsze. U niemowląt chociażby może dojść szybko do odwodnienia na skutek działania za wysokiej temperatury, czy też biegunek, czy nieodpowiedniego żywienia. I małe dzieci oczywiście też mogą mieć trudności w wyrażaniu pragnienia. Osoby starsze mają zaburzone odczuwanie pragnienia. Dochodzi też u nich do świadomego ograniczania spożycia płynów. Występuje też mniejsza sprawność resorpcji wody i niektórych składników mineralnych w części kanalików nefronów. A niedostateczny podaż płynów szybko może doprowadzić do odwodnienia, które jest przyczyną poważnych zaburzeń stanu zdrowia. I utrata płynów powyżej 1% obniża się u nas już wydolność fizyczna, pogarsza się termoregulacja, dochodzi również do zmniejszenia apetytu. Pogorszeniu ulega również pamięć i koncentracja, również nastrój. Pojawia się uczucie słabości i lęku. Utrata płynów powyżej 4% coraz mniejszej wydolności fizycznej towarzyszą zaburzenia koncentracji, bóle głowy, drażliwość, senność, wzrost temperatury ciała i częstość oddechu. Deficyt płynów, który przekracza 8%, może tutaj nawet dojść do zgonu. A zatem to niedostateczne spożycie wody będzie się objawiało bólami, zawrotami głowy, zaburzeniami mowy. Mogą powstać zaburzenia funkcji poznawczych, ale też i motorycznych. Również zaburzenia elektrolitowe, mogące prowadzić do zaburzeń rytmu serca, też przewodzenia, drgawek. Także mogą pojawić się zaburzenia w wydalaniu moczu, a w związku z tym zakażenia dróg moczowych, przednerkowa niewydolność nerek. Również zmiany ciśnienia krwi, zaparcia czy suchość skóry i śluzówek, co sprzyja zakażeniom. Również niedostateczne spożycie wody będzie sprzyjało zaburzeniom działania leków związanych z ich metabolizmem i wydalaniem, a poważne odwodnienia przy podwyższonej temperaturze otoczenia grozi nawet udarem cieplnym. Jaki jest bilans wodny? Oczywiście musi być zrównoważony, czyli tą stratę wody, chociażby przez parowanie, przez skórę wydychanie pary wodnej, utratę ze stolcem, moczem, musi być właśnie tutaj dostarczona taka ilość, żeby zrównoważyć tą utratę, czyli dostarczamy podaż wody z płynami, ale też wodą zawartą w pokarmie, również woda powstała w przebiegu procesów metabolicznych. I zadajemy sobie pytanie w związku z tym, jaką wodę należy pić. Oczywiście czystą, wolną od substancji szkodliwych, bez bakterii chorobotwórczych, bez mikroplastiku, bez nanoplastiku, oczywiście klarowną, bez zapachu kloru, strukturalną, łatwo przyswajalną, o małych klasterach wodnych, zawierającą niezbędne składniki mineralne. I coraz częściej jest więcej badań dotyczących, że zasadowa woda o tym zasadowym odczynie pH i posiadająca ujemny potencjał oksydoredukcyjny przynosi korzystny efekt dla zdrowia. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę o zanieczyszczeniu wody. W wodzie mogą powstawać pewne związki, jak chociażby detergenty, środki ochrony roślin, fenole. Mogą być w wodzie metale, jak arsen, rtęć, kadm, ołów, azotany, azotyny, amoniak. Zanieczyszczona woda może być również mikrobiologiczne bakterie, ameby, wirusy, grzyby. I ostatnio coraz częściej mówi się o zanieczyszczeniu wody mikroplastikiem i nanoplastikiem. Mikroplastik to wielkość cząsteczek od 1 do 5 mm. Cząsteczki powstające w wyniku rozpadu tworzyw sztucznych. One są praktycznie obecne wszędzie już na Ziemi. Dotyczy to zarówno gleby, jak i wody pitnej, czy też żywności. I te syntetyczne drobiny, one powstają poprzez proces starzenia się i fragmentacji tworzyw sztucznych, również przez ich takie mechaniczne ścieranie, a także pod wpływem promieniowania słonecznego, utleniania czy rozwoju mikroorganizmów. Ich nagromadzenie w organizmie stwarza potencjalne zagrożenia dla zdrowia, w tym m.in. stres oksydacyjny, nieprawidłową odpowiedź immunologiczną, również zaburzenia o podłożu hormonalnym, neurotoksyczność czy też toksyczność reprodukcyjną.
Jest też pojęcie nanoplastik, to są wielkość cząsteczek poniżej 1 mikrometra. Nanoplastik to cząsteczki jeszcze mniejsze od mikroplastiku i one powstają przez rozpad właśnie mikroplastiku. Te cząsteczki nanoplastiku są tak małe, że mogą przedostać się przez jelita i płuca bezpośrednio do krwiobiegu, a dalej do narządu, włączając to serce i mózg. Mogą mieć też wpływ na pojedyncze komórki, a także przedostawać się przez łożysko do organizmu dziecka. Najnowsze badania wykazały, że woda butelkowana może zawierać setki tysięcy maleńkich kawałków plastiku. I to było przeprowadzone takie badanie w Stanach Zjednoczonych. Naukowcy przetestowali 3 popularne marki wody butelkowanej w USA. I w każdym litrze zaobserwowali od mniej więcej 110 tysięcy do 370 tysięcy cząsteczek, z czego 90% stanowił nanoplastik, resztę mikroplastik. Były też inne badania, gdzie obrazowano zawartość mikroplastiku, porównywano z mikroplastiku w wodzie z wodociągów, porównywano z wodą butelkowaną. I w wodzie butelkowanej było średnio 22 razy więcej niż w wodzie z wodociągów. Skąd zatem brać wodę bez mikroplastiku? I tu z pomocą przychodzi urządzenie o nazwie Aquarion 9P. To jest najnowszej generacji oczyszczacz, ale też ionizator wody, który nie tylko oczyszcza doskonale wodę pitną, ale także wytwarza wodę jonizowaną i to zarówno alkaliczną, jak i kwaśną. Tu chciałabym przedstawić budowę filtra wymiennego. Jest to wielostopniowy filtr wewnętrzny z węgiel aktywnym nasyconym srebrem. Mamy też tutaj membranę kapilarną wielkości 0,01 mikrometra. Usuwa nie tylko mikroplastik, ale też i nanoplastik, czyli te cząsteczki poniżej 1 mikrometra oraz także wszelkie zanieczyszczenia, bakterie, wirusy, metale ciężkie, toksyny czy też chlor. Filtr przepuszcza ważne dla nas składniki mineralne jak wapń, magnez, potas. Dzięki obecności turmelinu, to jest taki półszlachetny kamień, w naturalny sposób dodatkowo jonizuje wodę. Filtr posiada laboratoryjny test na mikrobiologię, potwierdzający długość bezpiecznego czasu użycia filtra 6 miesięcy. Żywotność filtra. Przy założeniu 20 litrów wody na dzień, okres tutaj 6 miesięcy. Wskaźnik zużycia filtra w precyzyjny sposób można odczytać stopień zużycia właśnie na tym urządzeniu. Kiedy należy wymienić filtr? Gdy zaświeci się znak wymiany filtra, wtedy symbol filtra zacznie nam migać. Kiedy spadnie ciśnienie wody spowodowane zablokowaniem filtra przez zanieczyszczoną wodę, jeśli woda ma nieprzyjemny zapach z powodu zanieczyszczenia, jeśli przez filtr została przepuszczona w krótkim okresie czasu mętna woda zawierająca obce substancje i jeśli używasz urządzenia po dłuższym okresie jego nieużywania. Tutaj jest, jeśli chodzi o komorę elektrolizy, jest to elektroliza ciągła. Materiał jest to 9-warstwowe elektrody tytanowo-platynowe typu mesh siatka w komorze jonizującej. Mamy tutaj przez to zwiększoną stabilność poziomu pH i niższe ORP. Jeśli chodzi o intensywność elektrolizy, to są 4 poziomy alkaliczności i kwasowości. Jaka jest wydajność wypływu wody zjonizowanej? Maksymalnie 3 litry na minutę, zarówno alkaliczna i kwaśna. Urządzenie oczyszczające. Opatentowane automatyczne czyszczenie DARK, Dual Automatic Reverse Cleaning, czyści elektrody w ogniwie wodnym przy każdym użyciu, eliminując szkodliwe osadzanie się kamienia. Mamy też wbudowany mikroprocesor. On reguluje i kieruje procesem wytwarzania wody jonizowanej, ustala wartość pH, ale też ciśnienie wody. Posiada wbudowany własny system diagnostyczny i w przypadku skoków napięcia, chociażby zwarcia, komputer automatycznie wyłączy urządzenie. Woda, tutaj urządzenie produkuje wodę zjonizowaną, zarówno alkaliczną, jak i kwaśną na 4 poziomach. Przy czym wodę kwaśną należy pamiętać, ją stosujemy tylko i wyłącznie do celów zewnętrznych. Z poziomu 1 do płukania gardła, mycia zębów, włosów, podlewania kwiatków, z poziomu 2 do higieny skóry, poziom 3-4 tutaj do sterylizacji kuchennych powierzchni, prawda, czy też w celu osiągnięcia silniejszych rezultatów sterylizacyjnych, wtedy z poziomu 4 tą wodę kwaśną stosujemy. Wodę alkaliczną oczywiście pijemy,
ale też przyzwyczajamy organizm do wody alkalicznej. Jeśli ktoś nigdy nie pił wody alkalicznej, musi być taki okres wstępny, trwający od 4 do 7 dni na pierwszym poziomie. Dopiero później przechodzimy na wyższy poziom, drugi, który też jest okresem przejściowym 3-4 dni. I wtedy przechodzimy z kolei na poziom trzeci. Regularnie wtedy ją stosujemy, tą wodę, do herbaty, do kawy, do gotowania zup. Poziomu czwartego to stosujemy wodę alkaliczną tylko do gotowania. Jakie mamy zalety wody alkalicznej? Oczywiście nawodnienie. Podczas procesu jonizacji zmienia się klasterowa struktura wody. Taka woda zjonizowana posiada klastery heksagonalne, to znaczy, że ten klaster składa się tylko z 6 molekuł i taka woda może łatwiej przedostać się do komórki. W tradycyjnej wodzie to mamy 12 do 18 tych klasterów wodnych. Natomiast tutaj w tej wodzie zjonizowanej, przez to, że ona ma mniejszą ilość tych klasterów wodnych, ta zdolność nawadniania organizmu może być nawet 6-krotnie większa. Woda alkaliczna zjonizowana pojawia się w płynie mózgowym już w ciągu 1 minuty od spożycia, co poprawia naszą zdolność do koncentracji, myślenia, dodaje nam energii, a także niweluje zmęczenie. Tutaj znalazłam takie badania dotyczące wpływu wody alkalicznej na lepkość krwi i po odwodnieniu, które było wywołane wysiłkiem, spożywanie wody o wysokim pH, czyli tej wody alkalicznej, zmniejszyło lepkość krwi średnio tak mniej więcej o 6,3% w porównaniu do 3,3% w przypadku standardowej wody oczyszczonej. I ta lepkość to taki bezpośredni, można powiedzieć, pomiar tego, jak skutecznie ta krew przepływa przez naczynia i oznacza to, że krew przepływa wydajniej dzięki wodzie alkalicznej, co może zwiększyć dotlenienie też w całym ciele, dostarczenie tlenu w całym ciele. Mamy też wpływ wody alkalicznej na metabolizm. Badano tutaj wpływ wody alkalicznej na metabolizm tłuszczy podczas długotrwałego wysiłku fizycznego o niskiej intensywności i w 3 grupach. Pierwsza grupa zarówno przed wysiłkiem, jak i w trakcie piła wodę placebo. Druga grupa piła wodę alkaliczną. Trzecia grupa nie piła wody w ogóle. Każda z tych grup została poddana wysiłkowi fizycznemu, to był 2-godzinna jazda na rowerze stacjonarnym i wyniki badania jednoznacznie pokazały, że podczas długotrwałego wysiłku o niskiej intensywności ta woda alkaliczna ogranicza stres metaboliczny, wpływa na istotny wzrost uwalniania wolnych kwasów tłuszczowych, a także przyspiesza, intensyfikuje i przedłuża metabolizm tłuszczu po wysiłku. Kolejne mamy badanie wpływ wody alkalicznej na wydajność sportowców. Tutaj 16 wytrenowanych zawodników sportu walki podzielono na 2 grupy. Grupa eksperymentalna 8 osób, która przez 3 tygodnie piła wodę silnie alkaliczną oraz grupa kontrolna też 8 osób, która przyjmowała zwykłą wodę stołową. I tutaj badania dowiodły, wyniki wskazały, że picie wody alkalicznej poprawiło nawodnienie, wspierało tą równowagę kwasową zasadową, ale też zwiększyło wydajność ćwiczeń beztlenowych. Mamy też kolejne badania wpływ wody alkalicznej na tutaj wpływ ochrony przeciw wolnym rodnikom. I przypomnę tylko, co to są te wolne rodniki. Wolne rodniki generalnie są główną przyczyną większości chorób i starzenia się organizmu. To takie aktywne atomy lub też cząsteczki, które można by było powiedzieć zgubiły jakby jeden elektron i próbując go odzyskać szybko wchodzą w reakcję z innymi elementami komórek, prowadząc do ich uszkodzenia. Te wolne rodniki, one mogą powstawać w naszym organizmie podczas chociażby procesów metabolicznych, czy też w wyniku stanów zapalnych, ale też mogą dostawać się, czy też powstawać w wyniku palenia papierosów, nadmiernego spożywania alkoholu, prawda, jako uboczne działanie leków, również w wyniku zanieczyszczenia środowiska, promieniowania jonizującego, na przykład komputery, prawda, czy też promieniowania UV, ale także podczas chociażby nadmiernego wysiłku fizycznego, czy też stresu. Woda alkaliczna ma ujemną wartość ORP. Przypomnę tylko, co to jest ten ORP. To jest potencjał oksydoredukcyjny. Jest to niejako zdolność substancji do przyłączenia lub oddawania elektronów. A zatem ta woda alkaliczna, mając ujemną wartość ORP, co wskazuje, że roztwór posiada jakby nadmiar tych elektronów, które mogą być oddane. Zatem woda alkaliczna jest jakby dawcą tych elektronów, dzięki czemu będąc naturalnym przeciwutleniaczem, ona neutralizuje wolne rodniki.
I tutaj kolejne badanie chciałabym przytoczyć, woda alkaliczna, działanie anti-aging. Tu zbadano wpływ spożycia wody alkalicznej na molekularną cechę starzenia się i reakcję przeciwutleniającą. To badanie było przeprowadzone w 2020 roku na myszach i wykazało, że codzienne spożycie wody alkalicznej poprawia markery starzenia DNA. I te wyniki wykazały, że dzienne spożycie wody alkalicznej miało wyraźny efekt przeciwstarzeniowy, o czym świadczy wzrost zarówno aktywności telomerazy, jak i długość telomerów wraz ze znacznym zmniejszeniem poziomu takich tych reaktywnych form tlenu we krwi i oczywiście przy stałym wzroście glutationu czy też dysmutazy ponadtlenkowej. I te wyniki potwierdziły kluczową rolę wody alkalicznej w zmniejszeniu uszkodzeń DNA w całym organizmie poprzez właśnie zapobieganie zwiększonemu utlenianiu zarówno na poziomie komórkowym, jak i ogólnoustrojowym. Mamy kolejne badanie. Tutaj badanie przeprowadzone w 2021 roku wykazało, że spośród 100 kobiet po menopauzie uczestniczki, które piły wodę alkaliczną, wykazały zwiększone wskaźniki gęstości kości, co sugeruje uzasadnione są dalsze badania w celu zbadania wpływu, jaki woda alkaliczna może mieć na leczenie chociażby osteoporozy. Tutaj woda alkaliczna wspomaga tutaj równowagę kwasowo-zasadową. Przypomnę tylko, że optymalny zakres pH krwi dla większości procesów przemiany materii wynosi 7,35-7,45 i utrzymanie tego stałego pH we krwi wymaga sprawnego funkcjonowania mechanizmów regulacyjnych, tym buforów krwi i tkanek, wydalenie nadmiaru węgla przez płuca, wydalanie kwasów lub zasad przez nerki, wytwarzanie amoniaku, ale większość produktów przemiany materii to kwasy, dlatego nawet w takich warunkach fizjologicznych istnieje tendencja do zakwaszenia ustroju. Przyczyny zakwaszenia to również może być przewlekły stres, bardzo intensywna aktywność fizyczna, leki, głodówki, używki, chociażby alkohol, mocna kawa, ale też i produkty kwasotwórcze, mięso, jego przetwory, drób, ryby, jaja, cukier, prawda, produkty z oczyszczonej mąki pszennej, czy też żywność przetworzona. I objawami takiego przewlekłego zakwaszenia przy braku innych zaburzeń zdrowia są między innymi właśnie stałe zmęczenie, które nie ustępuje po odpoczynku, bóle głowy, utrata apetytu, zła cera, starczy wygląd, apatia, ale też skłonność do neurastenii, to jest taka postać nerwicy, czyli mamy zwiększoną pobudliwość, niepokój, brak skupienia uwagi, drażliwość, ból w okolicy serca, kołotanie serca, również bóle głowy czy też zaburzenia jelitowe. Ale też objawami przewlekłego zakwaszenia mogą być zaburzenia w przemianie materii i też gorsze wykorzystanie składników odżywczych z pożywienia. Długotrwała kwasica oczywiście sprzyja powstawaniu różnych schorzeń czy skóry, nadciśnieniu, cukrzycy, również kamicy nerkowej, czy też dnie moczanowej. A zatem woda alkaliczna zawiera jony metali alkalicznych, chociażby wapnia, magnezu, potasu, czy też sodu, które są niezbędne do neutralizacji kwaśnych produktów przemiany materii. Dzięki spożywaniu wody alkalicznej wspieramy, pomagamy organizmowi w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej, utrzymując optymalne warunki do jego funkcjonowania. I podsumowując, można powiedzieć o zaletach wody alkalicznej, że natlenia nasz organizm, dodaje nam energii, niwelując zmęczenie, zwiększa wydolność podczas wysiłku fizycznego. Woda alkaliczna również korzystnie wpływa na pamięć, na koncentrację, wspomaga metabolizm, ale też i odchudzanie. Korzystnie wpływa na procesy trawienne, zwiększa przyswajanie składników odżywczych, ogranicza starzenie się skóry i całego organizmu, wykazuje tutaj działanie antyoksydacyjne, ale także wspomaga utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej. A zatem zalety urządzenia Aquarion 9P to zdrowszy styl życia całej rodziny. Urządzenie wytwarza wodę z akwarium, można wykorzystać nie tylko właśnie w celach konsumpcyjnych, ale też do celów zewnętrznych, prawda, o czym mówiłam, w wodzie kwaśnej. Jest to również oszczędność czasu, brak ponoszenia kosztów transportu, również koniec dźwigania zgrzewek z wodą i zanieczyszczenia środowiska. To inwestycja na wiele lat. Dziękuję Państwu za uwagę.